Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś zajmiemy się nowym lokatorem w mojej chacie, który był widziany na filmie Złapania Królowy. Jak może niektórzy z Was pamiętają, wpadła nam tam w ręce Formica sanguinea, czyli u nas znana jako zbójnica krwista. Dość łatwa do rozpoznania po całym czerwonym tułowiu i przyciemnionej głowie. Raczej nie pomylimy jej z innymi formikami, choć może jakiś egzemplarz mrówki pniakowej jest w stanie się do niej zbliżyć wyglądem. Do wątpliwości rozwieje nam lupa i przyjrzenie się kształtowi nadustka. Bujnica posiada niewielkie wklęśnięcie. Taka ciekawostka co do fotografii z bujnicy to pochodzi ono ze strony Wikipedii pod hasłem Mrówka Rudnica. Ale do tematu. Posiadam dwie królowe zbójnicy i pewnie nie jest dla nikogo już tajemnicą, że ten gatunek zakłada gniazdo przez pasożytnictwo czasowe, czyli wnika do gniazd i robi tam zamach stanu. Ten sposób jest jednym z trudniejszych jak dla mnie startowania kolonii. Ale w tym przypadku mamy pewne ułatwienie, bo królowa zbójnicy doskonale radzi sobie z otwieraniem poczwarek, więc zdobywamy poczwarki na przykład nieszczęsnej wózki i podajemy królowej. Taki sposób czyni start niezwykle łatwym i szybkim. Jak mówiłem, mam dwie królowe, jedna dostała poczwarki wspomnianej wózki, a druga swojego gatunku. Pewnie to przypadek, ale tam gdzie były fuski, dosłownie z 3 dni królowa zrobiła robotę i naprawdę mnie zaskoczyła. Zaglądam do stojaka z probówkami, a tam masa robotnic, więc jak to mam w zwyczaju, pora za wcześnie przełożyć kolonię do formikarium. Choć tu jeszcze nie jest tak źle. Formika to nie małe mrówki, a do tego ruchliwe i odważne, jeżeli chodzi o zbójnicę. Mała probówka szybko staje się trudnym miejscem do podawania pokarmu. Do tego zobaczyłem, że królowa już złożyła jaja, to jadę z tematem. Zobaczcie, jak szybko wszystko się dzieje. Jakieś 2 tygodnie i już mamy ciekawą w obserwacji kolonię. Można by jej jeszcze dołożyć poczwarek, ale ja na to się raczej nie zdecyduję. Nigdy nie ma pewności, co z nimi przywędruje. Może kilka słów o wybranym przeze mnie formikarium. Uważam je za dobrą bazę na start. Spora arena i możliwie jak najmniejsze gniazdo. Mam jego mniejszą wersję uli Gnipert i z perspektywy czasu uważam, że na małe szkoda kasy. Tu, gdy kolonia wyrośnie z gniazda, po prostu podepnę drugie, a te posłuży jako arena. Fajnie, że trafiłem egzemplarz, gdzie w miarę dobrze przylega korek. Chciałem trochę przycebulić na Ant Center, znalazłem to gniazdo za 100 cebulaków plus przesyłka. To lecę na znany portal aukcyjny, gdzie przesyłka będzie za free, ale tam takie formy magicznie 19 zł droższe, tym razem z Ant Keeper, więc ogólnie zaoszczędziłem na 2 Arnoldy. Na arenę trafi torf i różne elementy znalezione w czasie wyprawy w lesie i w domu wypieczone, by pozbyć się wszelkiego ustrojstwa. Tak, ozdobię tymi śmiesznymi patykami, które zbieram, gdy nie trafiam na królowe w czasie łowów. W takiej konfiguracji nowa kolonia trafia na mrówczą komodę i zobaczymy, co pokaże w przyszłości. Dziś widziałem, że zając wystartował z całkiem niezłym projektem Nicobarensis. Wielka kolonia, jak i formikarium. Nawet myślałem, by z nim konkurować w wielkości kolonii, ale ziomek, co mi tam kiedyś gdzieś pisał, że ta uszczelka nie wytrzyma, bo sprawdzałeś, a ja nie wierzyłem, zwracam honor. Inwazja potężna, ale już opanowana. Zrobiłem nowe zabezpieczenia. Kiedyś je omówię, gdy będzie jakaś aktualizacja Niko. Więc w wyścigu pozycja marna. No dobra, bo się trochę rozgadałem, a nie chcę Was zanudzać. Ciekawych w rozwoju zbójnicy zachęcam do zostawienia suba, aby nie przegapić i... Do widzenia!